Mimo, że sezon letni dobiegł końca, mamy dla Państwa parę propozycji wydarzeń na nadchodzący weekend. Zapraszam do wysłuchania, co ciekawego będzie się działo w naszym mieście. Magdalena Warchoł, zapraszam serdecznie. Już w najbliższą sobotę od godziny 19:00 moc muzyki wypełni dla Was zadaszony dancefloor na Hubertusie. Jest to ostatnia impreza w plenerze w tym roku, dlatego musicie pożegnać lato w dobrym stylu. Imprezkę rozkręci DJ Dan. Zapraszamy. Dla fanów muzyki jazzowej Mysłowice Alternatywnie przygotowali ostatni w sezonie koncert Grzegorz Kapołka Trio. Tym razem organizatorzy odbiegli nieco od alternatywnego brzmienia, ale zapowiada się również bardzo interesująco. Tym bardziej, że Grzegorz Kapołka należy do grona najlepszych gitarzystów w Polsce. Zapraszamy na Mysłowicki Rynek na godzinę 19:00 w sobotę. 27 września w niedzielę zapraszamy na pierwszy memoriał Józefa Maczugi, który odbędzie się na Mysłowickim Rynku. Impreza rozpoczyna się o godzinie 14:00 i potrwa do godziny 18:00. W programie zaplanowano walki pokazowe z udziałem bokserów zawodowych, wręczenie pamiątkowych medali oraz pucharów dla zawodników. Nie zabraknie również atrakcji takich jak występy zespołów, strefy zabaw dla dzieci, animacji oraz konkursów. Zapraszamy! W niedzielę na godzinę 19:00 zapraszamy wszystkich do MOK-u na Brzezińce przy ulicy Laryskiej. Odbędzie się tam spektakl pod tytułem Co modna pani powinna wiedzieć z cyklu Teatralna Niedziela. Szczegóły na stronie Ośrodka Kultury. Zapraszam na najnowsze premiery w GoKino. Opowieść o zazdrości i zaufaniu przeplata się z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej. Tarapaty 2 to historia dla całej rodziny, która mówi o tym, że nie da się uwierzyć w przyjaciela, dopóki nie uwierzy się w siebie. A także o tym, że przyjaźń wystawiona na próbę może stać się jeszcze mocniejsza. Jak to możliwe, że ktoś ukradł Wam najcenniejszy obraz, jaki macie w zbiorach? Jeżeli wybuchła kopia, to co się stało z oryginałem? Jezu, puzzle. Ktoś go ukradł i myślę, że nikt nie będzie go szukać. Inspektor Rafalski przejmuje tu dowodzenie. Twoja mama ukradła obraz, rozumiesz? Moja mama niczego nie ukradła. Twoja ciotka jest na policji. To twoja ciotka jest oskarżona o kradzież. Niewinna osoba może trafić do więzienia. Jak najdalej stąd Piotra Domalewskiego to współczesne kino moralnego niepokoju i jednocześnie opowieść o nas samych. Słowa klucze? Polak, emigracja, rodzina. To film o małych marzeniach takich jak prawo jazdy i Volkswagen Passat B5. Ale to też film o zerwanych więziach rodzinnych i tym, kim jesteśmy naprawdę. Greenland to nowa propozycja dla fanów kina katastroficznego. Efekciarski film z Gerardem Butlerem w roli głównej. Pojawienie się takiego filmu w jakiś sposób trafia w obecne nastroje na świecie. Choć w tym przypadku nie mamy do czynienia z wirusem, a wymyślonym przez twórców scenariuszem katastroficznym, to jednak ukazana w początkowych scenach reakcja bohaterów wcale nie różni się znacząco od tego, jak zachowują się mieszkańcy tego kraju, gdy słuchają kolejnych informacji. Fragments of an interstellar comet have hit Florida. Oh my God. Isn't some storm you can ride out? With the comet's largest fragment expected to hit in less than 24 hours, space agencies are expecting an extinction-level event. You're such a brave guy, you know what? I swear I'm gonna get my family safety. Greenland. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. Czekają na Państwa podwójne zaproszenia do GoKina. Wystarczy tylko wpisać, który film Was interesuje i dlaczego. Wyniki konkursu w najbliższy poniedziałek, a szczegółowy repertuar na stronie gokino.pl. Był to program Nieprzegap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.